wjechał na kląb na środku ronda. Był pijany, samochód utknął na środku ronda. Obok pojazdu znaleziono pijanego 54-latka. Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w sylwestrową noc w Bartoszycach, Warmińsko-Mazurskie. Samochód marki BMW wylądował na wzniesieniu ronda przy skrzyżowaniu ulica Byma z Nowowiejskiego. Policja bada okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, kiedy i jak kierowca BMW wjechał na wzniesienie znajdujące się na środku ronda u zbiegu ulic Bema i Nowowiejskiej w Bartoszycach, podaje Gazeta Olsztyńska. 54-latek w areszcie. Policja sprawdza, kto prowadził pojazd. Policja otrzymała zgłoszenie o incydencie przed godziną 6 rano. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli pijanego 54-letniego mężczyznę, który znajdował się obok samochodu. 54-latek twierdzi, że to nie on prowadził samochód, a kierowca pojazdu oddalił się z miejsca zdarzenia. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak wykazało badanie, miał 1,3 promila alkoholu we krwi. W sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, a policja ustala, kto prowadził pojazd. W ramach czynności sprawdzony zostanie miejski monitoring. O sprawie jako pierwszy napisał serwis Goniec Bartoszycki. Opracowanie Zofia Magdziak.